Witam na konferencji prasowej po meczu WKS Wejherowo Warta Poznań. Zwycięstwo gospodarzy 6-2. Proszę o komentarz obu trenerów do spotkania. W pierwszej kolejności trener Kowa. Cóż ja mogę powiedzieć? No, jestem zdotany po prostu. Nie wiem, czy myśmy dojechali na ten mecz, czy nie. Powiem krótko, po pierwszej połowie nie spodziewałem się, że tak się ten mecz zakończy. 1-0, ładna bramka dla Gryfa, ale mecz bardzo wyrównany. Myślałem, że w drugiej połowie będzie to samo. Musimy po prostu rozmawiać po męsku i wyciągnąć wnioski. Gryfowi życzę wytrzymania. Dziękuję uprzejmie. Na pewno ten, kto nie był na meczu, powie, że Gryf wygrał bardzo lekko, łatwo i przyjemnie, a tak w sumie nie było. Prowadziliśmy do przerwy 1-0, potem szybko strzelona bramka, potem trzecia, czwarta i wydawało się, że mecz się już skończył. Niestety rywal stwarzał sobie sytuację, strzelił dwie bramki, potem zmiennicy strzelili piątą, szóstą bramkę. Cieszy nas to zwycięstwo, że mieliśmy trudny tydzień. Przegraliśmy z Odrą, wygraliśmy bardzo trudny mecz w Katowicach, gdzie zostawiliśmy mnóstwo sił i dzisiaj potrafiliśmy wygrać w dość dużych rozmiarach. Cieszymy się, a zdajemy sobie sprawę, że to nie jest koniec i musimy się zregenerować i mamy dwa mecze, bardzo ważne utrzymanie za tydzień z Głogowem i ostatni mecz z Błękitnymi Stargard. Mamy świadomość tego, że dwa trudne mecze, ale mówię, dopóki piłka w grze, będziemy wszystko robić, żeby się utrzymać. Na pewno jesteśmy zadowoleni ze skuteczności. Dzisiaj naprawdę zespół włożył mnóstwo sił i powtarzam jeszcze raz, drużyna Warty nie grała wcale źle, miała swoje sytuacje, a myśmy byli dzisiaj bardzo, bardzo skuteczni i na to bardzo się cieszymy. Dziękuję chłopakom naprawdę za wybieganie tego meczu, bo włożyli mnóstwo sił. Dziękuję. Panie trenerze, ma Pan jakiś specjalny sposób na motywację piłkarzy w tych ostatnich meczach, tych trudnych? Nikt nie ma sposobu. Wiadomo, że są różne metody. Mówię, my się jesteśmy z sobą już tak zżyci, tak zgrani, że nie potrzeba żadnych okrzyków, żadnych jakichś filmów motywujących. Mówię jeszcze raz, mamy świadomość tego, co nas czeka, jakie nasze trudne boje czekają i myślę, że stać nas na to, żeby się utrzymać i zrobimy wszystko. Dziękuję. Dziękuję.